niczym czterej kogowie chaosu. Arno pasle psisterskiej zielonego ładu. Ragnar biały zbalansowany wiaszczu. No ja miry rody Chińczyków. No ja zając spacony szczurek. Kto zwycięży, kto tam jako pierwszy, a kto pochłonie łochamerowy spaczony. Dobra, to co robimy? 3, 2, 1, go. Wita? To ja. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Tu wasza ulubiona ekipa od wojny totalnej w Warhammerze. Ostatnio byliśmy świadkiem wielkiej bitwy naszych czasów. Dzisiaj w planach są kolejne. Także chyba mamy wszystko zrobione. Możemy kończyć turę, nieprawdaż? Myślę, że tak. Tylko, że ja bym chciał jeszcze jedną rzecz zrobić. Chociaż wydaje mi się, że my chyba tutaj w wielu przypadkach... Dobra, jesteśmy w trakcie trwania tury z tego, co tutaj widzę, tylko po prostu co niektórzy się ruszyli, niektórzy nie. No dobra, to ja bym chciał jeszcze zrobić jedną rzecz, ponieważ jak wspominaliście, jeszcze zanim zaczęliśmy sobie nagrywać, to jest u nas trochę za mało dynamicznie, u mnie i u Nojana, więc trzeba by było coś z tym zrobić. Tak jest, tak jest. Definitywnie. Więc myślę, że w związku z tym, gdzie to się znajduje... Aj mi koku! Jeden więcej koku. Jeden więcej koku. Jakie koku? Ty nie masz koku. Dobra, okej. Okay. Już myślałem, że to się znajduje. Ja mam koku. Ja koku mam u siebie. No to co? Czas wreszcie wykorzystać moją mechanikę tutaj frakcyjną. I ja tak, właśnie zmniejszam o jedną sztukę złota. Nie tak. Właśnie mi się ładnie tepnęła kamera. Optymalnie, muszę optymalnie mieć. Mhm. Dobra, ja w sumie już jakby wszystko zrobiłem, wszystko w swojej duże zrobiłem, więc skończyłem. Ja muszę czekać, te pieniądze wycyganić. No i umiem myśleć, że jak tego Markusa odebra, to się też naprawdę wycyganić więcej. A, dobra, okej, okay, dobra, widzę, co muszę zrobić. Czyli ja chciałem się skierować, dobra, to w następnej turze tego kilku wojen. Okej, to lecimy tam. 666. Dobra, bierzemy. Z kim jeszcze mamy? Duchy dżungli, z wami bym chciał porozmawiać, zapłata. A w sumie ja mogę dostępne od strony wojskowej. Tysiąc? Ja nie chcę z wami paktowania agresji, ja chcę tylko i wyłącznie handel i chcę, żebyście... O, nie lubicie handlu. A zapłacicie mi jeszcze? O, zapłacicie mi dużo. Dobra, Baston, handlujemy, co wy na to? Jesteście happy, świetnie. Mam nadzieję, że Carcassonne również zdecyduje się na poprowadzenie ze mną handlu. Tak, czarodziejka Fej, elfka w ludzkiej skórze, czemu by nie? Pak to nie agresji. No dobrze, wystarczy, żeby mi zapłacić, żebym nie został bankrutem. No właśnie powiem, zbieram aktualnie bardzo intensywnie pieniądze. No, nie chciałbym skończyć jak typowy ekoaktywista, bez grosza przy duszy. Nie wspierany przez żadne organizacje pozarządowe albo rząd. Dobra, no, to teraz sobie mogę pozwolić. Niebawem lewki będę miał dostępne do wyrobowania. Lepsze wojsko wreszcie, a nie kurczę. Ty dalej jeszcze lecisz Arno, ty grasz elfami, ty ekoaktywizm masz... pisany w doktrynę swoich elfiaków. Mam, tylko że to musi być mądry aktywizm. To jest kapitalistyczny aktywizm. To jest. Aktywizm, który sam na siebie będzie zarabiał, niespotykany. Taką doktrynę polityczną, że muszę zarabiać na zawieraniu paktów i sojuszy z organizacjami de facto niepowiązanymi w ogóle z ekoaktywizmem, które mają to kompletnie gdzieś i z tego żyję. Mm-hmm. No, muszę zarabiać po to, żeby móc plądrować. No taki jest plan. Dobra, ja sobie naroiłem 3000 prawie złota. Dobra, ja już jestem gotowy. Nic więcej tak naprawdę nie jestem w stanie tu zrobić. No nie ma ciągnąć ludzi na pieniądze, tylko skończyć turę. Tak, tak, popieram. No ja to w sumie też dużo co mogę tym katajskim moim przyjaciołom sprzedać. Dostępy, wojskowe pakty, kaski dają. Mówisz? Podrować, ale to no, nie zależy mi. Nie potrzebuję się w Kataju więcej. Chyba, że z Miao Ying. Albo z Zhao Mingiem, to chętnie. Wiadomo, legendarny lord. Szybko się go potem usunie w Kataju, no i pyk. Dwóch legendarnych lordów będzie w okolicy. Panuje, że zrobienie konfederacji? Zrobiłem. Jakby się dało z legendarnym lordem, to bym wziął tylko dla lorda. Nie dla osad, że osady, póki by tam był bezpieczny, by zarabiały, to spoko. I o to bym zrobił. Chociaż mi by bardziej zależało akurat na odblokowaniu legendarnej bohaterki, jaką jest Ariel. Jeszcze mi się jednak nie pojawił mi się quest na jej odblokowanie. Podejrzewam, że jak osiągnę odpowiedni poziom, to tak się stanie. No, ja żeby zrobić tego swojego terakotowego bohatera legendarnego, no to... Mhm, oho, się zaczyna. Przebudzeni. Takują nicę.
Oni się powinni nazywać Nowe Behafen, bo tak oryginalnie to miasto przebudzenie, taką to miasto przebudzenie nosi nazwę, ponieważ Luthor Harkon był Ostermarkczykiem. On ma taką w pizdu ciężką armię. A takie miasto? Czy armię? Jeszcze nie widzicie, co on ma, nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No to powiem wam, że to jest najtrudniejsza armia do tej pory, chyba jaką mieliśmy. Dużo dział, moździerzy? Jeszcze jakieś nie, może... Nie, dużo ożywionych kolosów. O właśnie, bo miałem zapytać o te kolosy nekrofeksjańskie. Nie, to osada, czy nie. Pole? No, moje stolice. Stolice? Ajajaj. Muszę przeprowadzić. No tak, to jest szlachetna porażka. No, niebezpieczna. Szkoda, że nie ma kamikaze. Banda artyleryjskich zombie, desantowcy. No i tu ma ten ożywione... nie kolosy nekrofeksjańskie, tylko ożywione kolosy. Ale kurde, on zarobiście wygląda. Lubię w ogóle tak wampiry w tej grze. I z wyglądu i po prostu... Znaczy, to są wampiracie, ale... Mimo wszystko. Nieumarłych lubię. A, w ogóle Arno, weź sobie Kevinka i zobaczysz magię. Tak a propos. Tom, weź sobie K. Co takiego? Kliknij sobie K na klawiaturze. Zobaczysz magię, a propos interfejsu. Ej, wiedzieliście, że te nietoperze desantują jakichś ziomeczków? Nie, no tak, oni w zasadzie ich tylko trzymają tam. Nie desantują, tylko trzymają, żeby mogli strzelać. A, myślałem, że oni ich zrzucają, bo to się nazywa desantowcy pokładowi. Myślałem, że to zrzucają i to walczy na ziemi. To by było genialne. Śmieszne by to było wtedy. No. To by było słabe, bo oni by padli tak po jednym ciosie prawdopodobnie, a tak przynajmniej mają jakąś wartość bojową. Ale on był epickie. Zrzucasz sobie tych piratów na plecach. Takie canty, ochroniarzy. Ochroniarz. Bo ciekawe to jest, bo oni wiem, że mogą ogólnie jakieś tam bombard robić, to... Czy ktoś jakieś przyglądał, co oni zrzucają? Czy faktycznie to tych gości oni wybuchają, czy jakieś tam bomby? Może to ich zrzucają? Nie, to są oni bomby generalnie potrafią zrzucać. Z tej strony, bo wygląda na to, że to jest tylko Luthor, no i trochę tych piratów, natomiast na prawej flance... No Luthor jest pizdu mocny do... Ale tak, no sam Luthor, nie? Tylko chodzi mi bardziej o liczbę oddziałów, jakie on tam ma, natomiast Luthor to już jest inna sprawa, dlatego dobrze tu tego Stegadona ustawiłeś. Czy taki mocny w sumie pieszkę ma? Może nie, jeżeli Luthor jest mocny generalnie tutaj, to pamiętajmy o tym, że Vlor jest słaby i został po prostu mocno zboostowany. Dobra, Arno, będę miał dla ciebie zadanie specjalne. Tak, wiem, dasz mi pewnie jakiś oddział, kurde, nie wiem. No nie, sorry, nie dla ciebie. Mówiłem o zającu. Zając, jak zobaczysz, gdzie jest Stegodon, nie? To jest ta dolna brama. No. Widzisz? Widzę. Chciałbym, żebyś poczekał do momentu, w którym zobaczymy, co oni będą robić. Jeżeli będą forsować bramę, to zostawiasz go tak. Ale jeżeli oni zaczną włazić mi na drabinach i zaczną po prostu ogarniać mury, chciałbym, żebyś po prostu rzucił się na nich z tej strony. Ja tak o tych, co na drabinę się ładują. Zwłaszcza tak. Na drabiny, tymi skinkami, natomiast Luthora, jak tylko się da, tym Stegodonem. Tylko dopiero wiesz, jak oni podejdą bliżej, bo nie chcę, żeby mi rozstrzelali. Cześć. Dobra, dla ciebie, Nojan. Ale to będzie łatwy sabotaż. Ja myślę, że właśnie konnica byłaby zarąbis na tą prawą flankę, bo on tam szybciutko ich wyczyści, to będzie jako wsparcie, a potem wróci. No bo na lewej to... Wiesz co, jeszcze ta druga armia przyjdzie, więc... Niby tylko tam są też te ogary, więc nie widzę sytuacji, że można było nim teraz wyjechać i coś tam działać. Tak na zewnątrz, raczej wewnątrz, a tak to jakby szybko zrobić z tej drugiej flanki. Gdzie no dobra, w sumie dobry pomysł. Jakbyś się ustawił obok zająca z tego z tym i tego Stegodona. Tylko poczekajcie, aż on podejdzie bliżej muru, żeby go oklepali trochę. A, zawsze coś. Ale obrywa pan Herkonik, pięknie. No i teraz idzie na mury. To jak to było? Że wtedy wracamy? Musimy się utrzymać na murę. Poczekajcie, aż skinki zaczną od niego strzelać i już teraz ruszajcie na niego. Dobra. Ej, to wychodzimy. Ktoś pierwszy wejdę po tobie, żeby się nie zblokować. Dobra, jako że ktoś się do mnie dobija, a jeszcze moja świątynna straż nie jest zajęta, to sobie odbiorę i się wyciszę. A ja bym chyba najpierw... Z tego no, dom na flankę, tak, ja natomiast przestawiam dwie rzeczki. Tak. No właśnie, ja myślę, że najpierw właśnie wbiję się w nich. Kurde, teraz... A ja tym swoim prosiakiem idę na tego ich szefa. Dobra, prosiakiem. Właśnie bądź na obery, bo pół HP już ma, zobacz! A nie, to jest pół HP tego, osłony. Już się wystraszyłem. Bo tą osłonę od Smicza. Druga armia, co tam się skąd masz tą barierę? Co to jest za... Bo Smicz ma tą barierę. Jakby dodatkowy HP, no nie? On skoczył, ja nie dobiegnę tym prosiakiem. O nie! On wejdzie na mury. To z murów zejdzie i będziemy tam siedzieć. Zając musisz utrzymać się na murach.
Ten prosiak nie dogonił, skoczył na te mury, ten wampir. Dobra, zaczynają mi się przebijać przez bramę, ale ja wiem, że możemy ich tu pokonać. Nie, ta prawa flanka, jakby z naszej perspektywy, że prawa jak masz od miasta, to padnie w sekundę u wroga, to jest easy. I zaraz tam na drugą stronę się pójdzie. On zszedł z murów tutaj do porty jakiejś. Ja zaraz rozbiję konicą tych dziadów i się w nią wbiję, bo ja mam bonus do walki z dużym wrogiem. Dobra, wracaj z nim tutaj z tego domkiem. Powiem tak, zanim te ożywione kolosy mi się tu przebiją, to trochę chyba czasu minie. Więc ja nie wiem, czy nie spróbować przerzucić tego oddziału świątynnej straży na flankę. Szczerze, ja już wszystko przerzucam, słuchaj, na drugą flankę. Dobra, świątynną strażę. Z tego domem byście wykończyli mi tego Harkonnena. Dobra, mam też świątynną strażą na flankę, gdzie jest Harkon. Nie, trzymaj świątynną straż, masz trzymać cały czas tą bramę, nie ruszasz się z niej. To jest absolutny must have, bo tam kolosy wejdą. Dobra, okej. Kurde, blokują jednostki o siebie nawzajem. No teraz nie mogę w ogóle te miny silnokrwistymi ruszyć, bo się o skinki zblokowali. Pewnie sobie radzi, jak część oddziału jest na murach, część na drabinie, część na dole, to oni nie za bardzo wykonują rozkazy. Nie, oni nie ogarniają, ale to chyba w każdym Total Warze, to jest każdego Total Wara. W Medievalu to można fajnie bugować, jak oni wchodzą, schodzą z tych drabin. To jest fajne. Ja tego nienawidziłem oblężeń w Total Warze chociażby, bo wchodzenie po drabinach, czy jakichkolwiek rzeczach oblężniczych, to było karkołomne przeżycie. Najlepiej przy ogólnie, masz mnichów, masz duży zasięg i z daleka wystrzeliwujesz cały zamiesz po sprawie. Dobra, tam się ktoś jeszcze wbija, czy nie? No oni się przebiją przez tą bramę, więc ta świątynna straż tam się trzyma, dobra? No, kiedyś się przebiją, ale trochę im to zajmie. Pytanie do głównego prezesa, konnica ma bić Harkona, czy ma się wycofać na drugą flankę? Może się wycofać na drugą flankę, konnica nie będzie dobra na Harkona. Dobra, jedę od wewnątrz, będzie szybciej, wyjadę przy którejś bramie, bo jest mniej trasy do przejechania. Stegadon widzę, że robi z Luthora Harkona, traktuje Luthora Harkona jak zderzak bardzo dobrze. On się niby leczy, ale Krusus powoli się leczy bardzo. Żółty Stegadon, tylko tam kąsa, a ma tylko 23 ataku w zwarciu. Jest bardzo mało, a Luthor ma 80. Ten Luthor ma już wycieńczenie, nie? On ma najniższy poziom tego... takie wycieńczenie, zaraz go będziemy jeszcze rzucać odczepami. No ale to daje jakie debuffy? Nawet nie wiem jakie, ale no, zmęczony jest i moral mu siada. Będzie wtedy zobacz, ja mam jeszcze geomantyczny Nexus. Magiczna jednostka potrafiąca rzucać czary, przyzywa kapłana skinków. Okej. Okay. Dawać się na mury. Ty wieżek przecież nie wybudował, masz 2200 zapasów. Wiem, ale nie są potrzebne. Tak? Okej. Okay. To nieźle. Czy mogę ją tutaj postawić w sumie obok Harkonnena? A to już myślę, że on padł, że raczej lepiej na drugą stronę. Harkonnena, tak. Już Diona zaczyna wieszczać. Trzeba zabić Harkonnena. Ta świątynna straż to tak sobie siedzi, patrzy na te bramy. No już, ale kiedyś się przebiją. Już, może kiedyś się przebiją, kurde. Zaraz mam przerwę na lunch, no może się kiedyś przebiją, no. Już ponad 1000 wrogów nie żyje, a u nas zginęło 48. Druga armia nadchodzi, moi drodzy. Banda pirackich zombie. Chyba już całkiem zbagowali, bo tej bramy nawet już nie próbują niszczyć. No, a jeszcze ciekawie wygląda ta druga strona. Zglobowali i tylko coś tam strzelają i jeden oddział idzie. Pierwsza rzecz, żeby tak komputer w Warhammerze dziwnie zadziałał w bitwie oblężniczej. Aż tak, że stoi i się daje wystrzelać. Ty, jakieś granaty ci rzuca na mury. Widzę właśnie. Na szczęście ma tego mało, więc... A te granaty, ja wiem, że czy... robią damage. Ja nie wiem, czy nie jest dobrym pomysłem już trochę to przyspieszyć, bo podejrzewam, że im się... Poczekaj, bo tutaj sobie zrzucę tego kapłana na samym dole. I się wydaje... Uczy, zobaczyłem, jak się nazywa ich ten pająk przed bramą. Murarz Brian. Tak, Murarz Brian, tak! To Jessica Brian. Może. Jessica nim steruje chyba. Tak, Murarz Brian. A mi się wydaje, wiesz, jak ja zobaczyłem tę nazwę, to na początku tak z domysłem przeczytałem Murarz Bram, więc stwierdziłem, dobra, taka dziwna trochę nazwa. Nie, słuchajcie, bardzo przydatna umiejętność. Przyznałem sobie kapłana skinków, który nie ma w ogóle zaklęć. O, świetnie, to na pewno dużo zrobi. Wyślij go na pierwszą linię. Na Murarza Briana. Został wysłany tam na mury. Nie, wyślij go na Murarza Briana, zobaczymy sobie ten Clash of the Titans. Nie? A bo to chyba może ten kraft to jest Jessica wtedy. Dosiadę Jessica? Jessica, pan Brian. Pan Brian of Jessica. Tego, jak się kurde bije na tym krabie, no nie? Trzyma tą giwerę i się trzęsie. Jak to w ogóle taki macek to wygląda, bez żadnego siodła. Bym się lepiej przyjrzał, gdyby nie to, że trochę mi kamera przejeżdża na mury. Murarz Brian. Dobra, to przypatrzcie się, przyspieszymy go troszeczkę. Dobra. No i GGWP będzie. Lada moment. No.
W ogóle wampiracy mają... Jestem w stanie spulować mu tego? O, właśnie, żeby strzelał do niego chociaż. O, i mamy ofensywę na mury, szanowni państwo. I mury są dosyć biedne teraz, lewa strona. Gdzie? Nie, nie są biedne, to są dwa oddziały, spokojnie. Spokojnie utrzymamy się na murach. A będziemy mogą zejść? To jest tylko tam... twój garnizon miasta, tak? Tak, to jest tylko garnizon. Kurde, bo to moje zimnokrwice coś się buntuje i coś nie mogę na nim mieć kontroli. Zobacz, wyjeżdżają. Zobacz, nie żartuję. Nie chcemy jakiejś szarży zrobić, bo i tak się w sumie chyba podleczę. Zostaw. Uwierz mi, że te kolosy potrafią namieszać. Ujmę to tak, ja poczekałbym, aż się zacznie im kończyć amunicja i wyjdę tą świątynną strażą na tego murarza Briana, bo on mi jak w momencie, kiedy tej bandzie artyleryjskich zombie tutaj już się pokończy albo zaczną wchodzić, to myślę, że oni go raz, dwa dobiją i się skończy ta bitwa, przyspieszę to trochę. Co to za nazwa jest? Murarz Briana. Tylko wiesz, ja bym chciał też, żeby ten garnizon, powiedzmy, miał tą świątynną straż jeszcze w zanadrzu, więc ty mi naprawdę nigdzie nie wychodź. Jeżeli on chce potracić w ten sposób jednostki, to niech sobie traci, bo tam idzie kolejna armia. To są dwie armie, tam idą jeszcze chyba dwie. Ale wiesz, że ja się mogę wycofać, jak oni zaczną podchodzić... Arno, nie. Wyjdę. Ja mówię, to ciekawe, że to jest jednostka z Lara, czyli gościu. Ja nie wyjdę, potrzymaj mi piwo, czekaj, potrzymaj mi piwo. Nie wyjdę, jest. Niestety nie wyjdę. O, właśnie o tym mówiłem, żebyś nie wychodził. No. Dobra. A dałbyś mi się pobawić na koniec, kurde, żeby ci świątynni strasznie... Nie, chodziło o to, żeby mu zdechło morale i się rozpadł. Z wrażenia. On padł po prostu na samą myśl o tym, że się z tą spotka. O, a teraz będziesz mnie kokietować, kurde. Dokładnie. Słuchaj, wygrałeś tą grę. Tak, wygrałem tę bitwę, no. I w tym rocznym czasie człowiek stał się bestią, a bestia stała się człowiekiem. Twój pokaz taktyczny... Po prostu przyćmił zająca równocześnie. I w tym mrocznym czasie człowiek stał się bestią, a bestia stała się człowiekiem. Ten stat idealnie podsumuje naszą relację. Ja myślę, że to wszystko jest ze sprawą murarza Briana. To on tam ewidentnie stoi za korupcją w armii. Ciekawy game developer sobie wymyśla niki. Murarz Brian. Doświadczenie, skarbiec. Kurde, pieniędzy bym potrzebował, ale... Ale patrz, to nie jest taki... To nie jest taki angielski Brian. To jest Brian, ale przez Y. Źle zyskałem pieniędzy na tej bitwie, 5000. Do podziału na wszystkich, którzy tam dowodzili, jak rozumiemy, tak? Dobra, biorę pieniądze. Jako, że imperialni to Niemcy, to można równie dobrze założyć, że to się czyta Brian. Brian. No to pan Harkonnen się jednak przejechał na stolicy. A ja tu jeszcze za chwilę buduję mury. To też mogę być chyba 25 jednostek. No cóż... Oho, jeszcze klan Spitel atakuje Ragnarok. Szczury przyszły. Tylko Lans, czemu, kurde, ja nawet nie mogę się wycofać, nie? Może już się ruszyłeś tą armią w tej kampanii, bo jeśli zużyjesz chyba do końca ruch swój, to chyba się nie możesz wycofać, mi się wydaje. Nie, to są szczury, to zasadzka jest zawsze. A zasadzka działa w ten sposób wrednie, że no nie wycofasz, więc... Tak, i nie wiesz, zaoszczędzę na lordzie za chwilę, to są dwie armie. Ale tych przechwyciłem. Lubię w ogóle te bitwy w tych wąskich, tych podziemiach. Moi drodzy, zdominuję ten odcinek. Przekończymy, bo mamy 30 minut. No, chyba trzeba będzie... Możemy przedłużyć, no i tak robimy jeden odcinek na... Chyba, że właśnie krótsze dwa, ale to zależy od... Nie bądźmy już tak. Tacy... Już i tak dajemy... Dobra, robisz szybki zapis, jakby co. Więc już i tak dajmy im jeszcze jedną bitwę. Bo ja nie mogę tego dać na automacie, bo potracę pół armii, a ręcznie go zjem. Znaczy, zjemy. No bardzo chętnie. Może na szczurek. Ja dam obserwatora, bo to są moi sojusznicy. Ja im zapłaciłem, żeby cię atakowali. Nie będę ich gnębił. Przypadkiem wybrzeżu wampirów też nie zapłaciłeś? Nie, wampirzy lordowi akurat sami zapłacili, ale tak? Te szczurki to jest... Patrz, mówił, że zapłacił. Tak. Jaki szczery szczur. Tak, też mi się tak przypomina. To czy ty oddałeś połowę królestwa za to, żeby on mnie zaatakował trzema armiami niewolników? Zawsze miałem łeb do interesów, tak? Zawsze miałem łeb do interesów. Bo wiesz, on ma trzy arpie, elfskie arpie są takie jak ta. Dobra, miał odwrócić uwagę, odwraca uwagę. To jest dopiero początek, nie wiesz, ile ma armii. Słuchajcie, on mówi, to miało to odwrócić uwagę, a moje jaszczury, mięcho, glord, exp. Dobra. Pierwszą rzeczą, którą robię, no Janusie... Tak jest, zimnokrwiste. Wydaje mi się, że cała ta wojna... Otrzymujesz moją elitę.
Wydaje mi się, że cała ta wojna pomiędzy skawenami a jaszczuroludźmi mogła zostać podsumowana pewną jedną wymianą zdań. Zając, you are surrounded. Tymczasem jaszczuroludzie Ragnara, all I am surrounded is fear and dead rats. I tak będzie. To zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. To jest dopiero początek szczurzej kontrofensywy. Ja mam miesiąc jaszczuroludzi obecnie, więc nie dość, że nie lubię skawenów, to gorąco popieram krucjatę jaszczuroludzi mającą na celu przyzwanie wielkiego boga węży Soteka, który pożre wszystkie szczury i uwolni lustry od ich zarazy. O, dostałem najlepsze jednostki grze, świetnie. Dzikie zimnokrwiste. Let's go. Leciutko ranne. I 34 włóczników Saurusów. Dobra, to oni będą bronić Grubasa na tym, na tronie. Znaczy Lorda Krołka, przepraszam. Dobra, no się, wiesz co, tą elitą byśmy się ustawili tak na prawej flance i starał się atakować prawą flankę, natomiast no Arno wspierasz prawą kurwa stronę. Prawą stronę. W ogóle ciekawe jest to, że nie ma opcji białej flagi, czyli nie mogę się wycofać podrobionymi jednostkami. Już bo nie grasz, że będą nie grasz Bretonią, no Jan, to nie możesz użyć białej flagi. O, już padli w ten szał, jak dobrze. Fajnie. Nic nie zrobiłem, nie? Tylko się poruszyłem. Ale dobra. Patrz, moi też zobacz, biegną, patrz. Moi są ich z dala, bo oni poczuli po prostu. Dam wam taką podpowiedź, szczury się okopują i czekają, to wy musicie przyjść. Ty chyba zaatakowałeś, nie? One czekają. Może być pułapka. Nie, w ogóle was pułapkę nie wrzucę. Nie. A, to kurczę, a to ale nie biegnij, nie męcz mi ich. Dobrze. Chciałem tylko, żeby wiesz, nie mieli tam kontuzji jakiejś. Rozgrzewka musi być przed bitwą. Każdy kurde zapomina o tym, że w Warhammerze jest ten tryb jednak piechoty, że może iść. Nie musi strzelać. No bo automatycznie są wszyscy ustawieni na biegi. Ja zawsze o tym zapominam, jak robię na przykład nagranie do Loremastera, nie? Myślę sobie, dobra, zrobię teraz nagranie przemarszu armii. Włączam nagrywanie i oni zaczynają biec po prostu sprintem. I tak myślę, kurwa, idioci, ale idźcie normalnie, a nie zasuwajcie, jakbyście trenowali na maraton. No bo mimo wszystko to tam, wiesz, zużywa im tą świeżość tam. O, hello. Coś tu się pojawiło. O, klan braci się nie traci. Dawajcie, szczurki. Zrobię z was burgery. Jak piłkę kopnę. Dostaw no dobra. Szczurki, one dobre. O, tam kolejny za chwilę będzie. Dobrze, zapraszam. O, ale 5 zabili tym spawnem, więc... Wow, to nieźle. Ale pasuje się. To są ci, którzy się potknęli. No. Pytanie, czy więcej się czy nie wyleczy się tak, że w ogóle nawet nie będziesz na plus jednostkami. To są ci, którzy zapomnieli, jak się oddycha. Nosem. A żebyś wiedział. A Max się kurde skitrał w drogą mapy. Idziemy w ten lasek w takim razie. Ale znowu biegnę. A nie, już dobiegłem. Ale nie, są pójca na zielono, to ten. To jest fajne, że można sobie, no, jak ktoś mi chce czekać przez to, że wolno idą, to oczywiście grę przyspiesza razy 4 i jest git. Szkoda, że nie ma jak, nie da się bardzo tego przyspieszyć, albo nie da się... Ja myślę, że mam teraz umiejętność, słuchaj, wskrzeszaj martwych wojowników na krysztale ożywienia, prawda, na tym Bastylodonie. To czy on będzie mi regenerował tych, których fizycznie nie było od początku bitwy? Nie, tych nigdy nie regeneruje. Zawsze regeneruje tylko tych, którzy polegli w danej bitwie. Już to sprawdzałem na wampira. Tak, no jedynie jeśli masz jednostkę Sema, typu na przykład Stegadon, Maulo, HP, no to możesz go wyleczyć do fulla. Ponad to, co miał... Chyba... Możliwe, że tak, ale nie pamiętam. Na pewno na tych dużych jednostkach to nie działało. Na przykład w Argeistach czy Kroxigorach teraz chyba nie zadziała, jeżeli to mówi. Ależ moment piękny. Tak, czasem komputer robi takie dziwne akcje, że strzyknie, gubi i się zaczyna na środku ustawiać wszystkim. Jakby lewa flanka idzie na prawą, a prawa na lewą. Nie wiem, tak czasem bywa. Ja proponuję... Które zawzięcie manewrują, ja to widzę. Ja widzę, one kajtują. Które kajtują, no. Jakie rozkazy, ten... Czekać. Tlaotanie. Czekać. Dowódca Chant. Dowódca on jest Tlaotanem, nie? Dowódca on Chant jest będzie lepszy niż Montezuma. Patrzę na niego i tylko widzę ten wzrok, ten skinący za rozumem. No, ewidentnie nie wie, co robić dowódca Chant. Stój mi tymi Saurusami. Macie okazję uciec. Dajcie się też szczupą. Krew dla Boga Węży. Czaszki na tron Soteka. Idzie. Nie ma bata. Będzie prowokacja. A jak w Empajerze normalnie. No też tylko podejdziesz do jednostki i już do ciebie idzie.
Zrobimy nowy tak. Szybciutko. O, bardzo dobrze, Leotanie. Ja zrobię może tak, o. Mhm. Fajną masz umiejętność bierną, na śmierć. Jak masz poniżej pół HP, to masz lepszy atak i dyscyplinę większą. Taki berserker. O, to ja tutaj wchodzę. O, spell. Tak ładnie. Bawienie nic. A, bo ty masz oczywiście pana czarodzieja, Lorda Krołka. No tak. Jakbyś tak na środek pobiegł i wszystkich zglobował w jednym wielkim lobby i rzucił spela. O, kurde, to by poszło pięknie. Ej, no ile tego rzucasz? Daj im tym szczurkom pograć. O. Boże, jak to bije dużo. To dalej czekać, no. Jak rozumiem. A to w ogóle, że jest to kastował tak, chyba... Tak, czekaj, to, czekaj. 10 sekund cooldown, bo? A tych moich ja mam trzy takie, ja mam trzy takie rodzaje ataków. Aha, a tych moich cofnąć czy atakować? Bo tam może się zbliża. Dobra, no to robimy Antalantę. Eszkere. Let's go. Ja dalej czekam, ale wypadałoby może trochę inaczej do tego podejść. Dobra, ja zrobię tak, może. W tym momencie. Dzika meksykańska szarża i do boju. Wy tu. Wy tak. Wy tak. Słońce nocy też tam ścigam. Wy tak. Dobra. No w kampanii, jak się gra, to posłańcy nocy to jest tak świetna jednostka. Mi się tak fajnie w bitwach kajtuje i kasuje oponentów. Serio, super jednostka. Powiem tak, wam, że od strony szczurów są drobne problemy, ale zaczynają dominować środek. Ja tu czuję szczurze zwycięstwo. Tak, tak. Ale te saurusy się wbili z tymi buzdyganami, rozpruli oponentów. Go! Ojoj, ależ to był spell, czy co? Bo tak tylko widzę to HP takie, tak... No. Zerowane. Widzę, tak zbugowało lekko grafikę, tylko widzę takie HP, jakby ten... Taki pasek, no to był, który się... To był Lord Krok. Lord Krok. No. Ale dajcie się tam złapać. Tam jeszcze się tłucze i się trzyma, tam. Piękne ma to tempo. Dura dwie na odcinek. Cudownie, nie? No. Kurde. Nie będą przynajmniej ludzie narzekać, że jest tylko 30 minut w tygodniu. Pięknie, żeś wbiegł w tego spela, Marno. A wiesz, że nic, nie dostałem żadnych obrażeń, mi nie zginął. Ale dobra. Ale po prostu, ja nie wiem, jakbym miał armaty, to byś łapał wszystkie kule. Idealny duet, to jest najlepszy duet. Zamiast rzucić te zimnokrwiste na rego lorda. Najpierw musiałbyś się nauczyć korzystać z tych armat, to po pierwsze. Ale trzeba było rzucić na tego lorda. Daj im się wycofać, to biedne szczurki, do domu chcą wrócić. Wow, żebym ja tego lorda widział. Nie rzucaj tej kulki. Wróciłeś szczurka, no. Jedne smutne. Wróciłeś szczurkę. O, ucieka. Ja te lasy w Warhammerze są świetnie zrobione. Jak teraz włączyłem te lasy, to naprawdę... Może nie akurat ten, ale na innych mapach... Jakaś szczurku! Rewelacja. Co, myślę, że zbloguje to drzewo. No i dobra, win. Zdominowałem odcinek jednym słowem troszeczkę. Ja nie wiem, w jednym materiale... 1000 damage zrobiłeś tym czarodziejem. 1000 fragów. No, zabił 1000 jednostek. No. 1542 sztuki złota w przeliczeniu na walutę. Tytuł odcinka: Ragnar i Murarz Brian zdominują odcinek. Tak. Jeżeli zdobędę jeszcze 4000, to jestem w stanie zwerbować armię dzikich karnozaurów. To są 4 dzikie karnozaury, 4 stegodony, 3 bastilodony. Czyli tam... Tak na pstryknięcie palca. Rozumiem, że odcinek, w którym Ragnar używa tego obrzędu, który przywołuje armię karnozaurów, to nazwiemy Park Jurajski, nie? I na zająca. Welcome to Jurassic Park. Jurassic Park, welcome to... One poruszają się w stadach. One naprawdę poruszają się w stadach. Boże, jeszcze 3 armie tu są, naprawdę. Wszystkie bitwa ręczna. To co, proponuję chyba już tutaj chyba zakończyć. Ja muszę to zobaczyć. Moment. Dobra. Dobra, to jest jedna z wielu armii. Nie masz co się cieszyć. Jeszcze setki hord szczurów idzie. Zresztą mam kurde nieprzyjaciół, z tego co widzę. Ale mam fajną szansę na zasadzkę. Bardzo sympatyczną.
No i teraz, szanowni państwo, nefrytowe, niebiańskie i antracytowe lwy. Dobra, kończymy materiał, czy... I one się jedną turę werbują. O, okej. Okay. Halo, panowie, kończymy, czy lecimy... Dobra, nieważne. Ragnar jest w szale mordowania szczurków. Nie, ja... No, nie, ale serio już pytam, czy kończymy teraz, czy... I lecimy do następnego materiału, bo już ile mamy tam? 50 minut? 22,5. Ile? 42,5? No, ale ja tam już wydam jakieś pół minuty, może wytnę, bo tam... A, czatek. Dobra, to jak już... No dobra, to okej, okay, to jeszcze spoko. To skoro już Ragnar wpadł w szał mordowania... poświęcenia szczurów, to... Tak. To niech sobie działa tam dalej. Syndrom jeszcze nie tu, ewidentnie. No, ewidentnie. A mi tutaj idzie, też mi tu idzie armia szczurów, oczywiście. Dominator. Okay. Zostaw te szczury! Demon. Ej, pomóżcie, nie chcę to zrobić sam na południu. Ja się przebijam przez Markusa i, że tak powiem, jestem open. Słuchaj, podsumowując, rozgromiłem w tym odcinku dwie armie, z waszą pomocą, wampirów, trzy armie szczurów. Dobra, możemy kończyć odcinek. Dobra, czyli co? Przejdziemy do ostatniego momentu, zatem pozostaje mi powiedzieć, subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę, jeśli wam się podobało i zapraszam do następnego materiału, nie? Który nie wiem, kiedy się pojawi, ale może damy radę, może się do następnego, ciśnieś. Dzięki serdeczne, do uwagi, do usłyszenia, się wyrobimy, bo tam możliwe, że się nie zgramy, ale będziemy się starali. Czekamy. No.